Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W tym filmie zaprezentujemy Wam obsługę sterownika pompy ciepła Rotenso Ermi. Powiemy parę słów na temat podstawowych funkcji, omówimy ich wpływ na codzienne użytkowanie urządzenia. Na początek parę słów na temat ekranu głównego sterownika. Górna część wyświetlacza poświęcona jest aktualnej dacie, godzinie oraz temperaturze zewnętrznej. Środkowa część sterownika to trzy kolumny. Lewa poświęcona jest parametrom centralnego ogrzewania. Środkowa informuje nas o aktualnym stanie pracy urządzenia. Prawa natomiast poświęcona jest ciepłej wodzie użytkowej. W dolnej natomiast wyświetlane będą ikony systemowe, informujące nas o aktualnym stanie pracy urządzenia, dodatkowe funkcje, jeżeli będą włączone. Ponadto wyświetla się również aktualna wartość ciśnienia wody w układzie hydraulicznym. Sama obsługa sterownika pompy ciepła Rotenso Ermi możliwa jest przy pomocy dedykowanych przycisków funkcyjnych. Są to strzałki góra, dół, lewo, prawo. Mamy również przycisk zatwierdzający OK, przycisk wstecz oraz przycisk menu. Menu znajduje się w prawym górnym rogu, natomiast przycisk wstecz w lewym dolnym. A zatem, by mieć możliwość edycji parametrów zadanych na ciepłą wodę użytkową lub centralne ogrzewanie, musimy na początku aktywować kursor. By ten kursor aktywować, naciskamy strzałkę w dół. Od tego momentu miejsce, w którym się znajdujemy, jest podświetlone, jest wytłuszczone. A zatem, gdybym chciał zmodyfikować parametry pierwszej strefy grzewczej centralnego ogrzewania, przy pomocy strzałki w lewo przechodzę na ten parametr, strzałkami góra-dół ustawiam docelową wartość i zatwierdzam ją przyciskiem OK. W tym momencie kursor nam gaśnie i wyświetla nam się aktualna temperatura wody w centralnym ogrzewaniu. Gdy natomiast chcemy zmodyfikować parametry ciepłej wody użytkowej, kolejny raz muszę wybrać przycisk w dół, by aktywować kursor. Przechodzę na ustawienie ciepłej wody użytkowej. Przy pomocy strzałek góra-dół modyfikuję wartość. Również zatwierdzam ją przyciskiem OK. Sama pompa daje nam możliwość obsługi dwóch stref grzewczych. A zatem, by przejść do modyfikacji parametrów drugiej strefy grzewczej, kolejny raz muszę aktywować kursor i przejść w prawo. Od tego momentu wyświetlają mi się parametry dla drugiej strefy grzewczej, które również mogą być przeze mnie modyfikowane przy pomocy strzałek góra-dół, co następnie aktywuję przyciskiem OK. Od tego momentu urządzenie będzie wyświetlać aktualne temperatury ciepłej wody użytkowej oraz aktualne temperatury panujące w trybie centralnego ogrzewania. Wybierając przycisk menu, wchodzimy w zakładkę dodatkowych parametrów, które użytkownik może edytować. Na pierwszy rzut zakładka wybór trybu pracy daje nam ona oczywiście możliwość wyboru trybu, który ma realizować nasze urządzenie. Mamy do wyboru grzanie, chłodzenie oraz tryb automatyczny. Kolejna z zakładek to ustawienia serwisowe. Właśnie w tym miejscu autoryzowany serwis na etapie pierwszego uruchomienia urządzenia definiuje parametry, które określają, w jaki sposób pompa będzie realizować swoją pracę. Kolejna z zakładek, czyli ustawienia krzywych grzewczych. Na samym początku warto wspomnieć o tym, że ta zakładka jest dostępna dla użytkownika tylko wtedy, gdy autoryzowany serwis aktywuje nam tą funkcję w ustawieniach serwisowych. Gdy jest ta funkcja aktywna, po wejściu w tą zakładkę naszym oczom ukazują się cztery parametry. Mamy tutaj możliwość ustawienia indywidualnych krzywych grzewczych ze względu na tryb pracy urządzenia, czyli mamy tutaj rozdział pomiędzy grzaniem i chłodzeniem. Mamy również wykonany podział pomiędzy wysoką oraz niską temperaturą. I tak dla przykładu, niska temperatura to jest ogrzewanie podłogowe, wysoka temperatura to na przykład klimakonwektory lub ogrzewanie grzejnikowe. Więc by wejść w konkretny parametr, by móc go edytować, przechodzimy przy pomocy strzałek góra-dół na wybraną przez nas wartość. Przy pomocy przycisku OK uzyskujemy możliwość edycji krzywej grzewczej. Pompa ciepła Rotenso Ermi posiada fabrycznie wbudowane 8 krzywych grzewczych dla każdego z omawianych przeze mnie wariantów. Musimy pamiętać o tym, że numer 1 to najwyższy parametr przy aktualnej temperaturze zewnętrznej. 8 to jest nic innego jak najniższy parametr przy aktualnej temperaturze zewnętrznej. Mamy również do dyspozycji za każdym razem 9 krzywą grzewczą. Jest ona definiowana przez autoryzowany serwis podczas pierwszego uruchomienia. A zatem po wybraniu odpowiedniego numeru krzywej grzewczej zatwierdzamy go przyciskiem OK. Od tego momentu urządzenie będzie pracowało w odniesieniu do ustawień krzywych grzewczych, czyli będzie przeliczać
optymalną temperaturę wyjściową z urządzenia ze względu na temperaturę zewnętrzną. Kolejna z zakładek, czyli dodatkowe funkcje CWU. Tutaj mamy przede wszystkim możliwość edycji parametrów związanych z przeprowadzaniem procesu dezynfekcji zbiornika ciepłej wody użytkowej. Przypomnę tylko, że tryb dezynfekcji ma na celu ochronę wody, która jest w zbiorniku ciepłej wody użytkowej, przed namnażaniem się w niej bakterii Legionelli. A zatem jest to funkcja kluczowa celem utrzymania takich parametrów wody w naszym zbiorniku, by nie stanowiła ona dla nas zagrożenia. Po wejściu w tą zakładkę mamy przede wszystkim możliwość edycji samego trybu dezynfekcji. Możemy go włączyć lub też wyłączyć, wybierając opcję on lub off. Następnie mamy możliwość określenia dnia tygodnia, w którym ten proces dezynfekcji ma przebiegać, oraz możemy określić godzinę rozpoczęcia tego procesu. Kolejna z zakładek, pompka CWU, będzie wykorzystywana przez nas w sytuacji, gdy w naszej instalacji wody bieżącej będziemy takową pompkę mieć zamontowaną. Oczywiście może ona być podłączona do automatyki urządzenia i w tym miejscu mamy możliwość jej aktywacji. Po aktywacji tej funkcji praca pompy cyrkulacyjnej będzie bezpośrednio związana z realizacją pracy przez urządzenie. Czyli mówiąc wprost, pompka cyrkulacyjna będzie aktywowana przez automatykę tylko wtedy, gdy urządzenie będzie realizować pracę w trybie ciepłej wody użytkowej. Kolejna z zakładek, ustawienia dodatkowe. Po wejściu w tą zakładkę pierwsza z możliwości to aktywacja trybu cichego. Sam tryb cichy oczywiście ogranicza nam głośność pracy jednostki zewnętrznej. Możliwe jest to do osiągnięcia poprzez ograniczanie częstotliwości pracy sprężarki. Kolejna z zakładek, czyli tryb wakacje. Sam tryb wakacje pełni funkcję zabezpieczającą instalację hydrauliczną. W tym trybie urządzenie będzie starało się utrzymywać temperaturę wody wynoszącą 15 stopni Celsjusza. Zatem jest to funkcja zabezpieczająca układ przed nadmiernym wychłodzeniem i ewentualnym ryzykiem zamarznięcia naszej instalacji. Kolejna z zakładek, grzałka elektryczna. Każde urządzenie serii ERMI posiada wbudowaną grzałkę wspomagającą. W zależności od rodzaju zasilania, urządzenie może posiadać dla jednofazowych pomp ciepła grzałkę 3 kW, dla trójfazowych urządzeń mamy wbudowaną 9-kW grzałkę. Podczas pracy urządzenia użytkownik może wymusić pracę tej grzałki wspomagającej. I ostatnia z zakładek, czyli defrost. Użytkownik może podczas pracy urządzenia wymusić przeprowadzenie procesu odszraniania wymiennika jednostki zewnętrznej. Kolejna z zakładek, harmonogram, gdzie użytkownik ma możliwość wyboru dwóch opcji. Pierwsza z nich to jest timer, druga to harmonogram tygodniowy. Jaka jest natomiast między tymi dwoma zakładkami różnica? Bardzo prosta. Gdy ustawiamy timer, urządzenie będzie pracowało w ustawionych przez nas wartościach od poniedziałku do niedzieli. I gdy na przykład chcielibyśmy, by urządzenie od poniedziałku do piątku pracowało na podstawie timera, natomiast w weekend ma pracować to urządzenie troszeczkę inaczej, musimy wtedy wykorzystać harmonogram tygodniowy. Do tego za chwilkę przejdziemy, natomiast jak poruszać się po panelu timera? Gdy chcę ustawić konkretną godzinę rozpoczęcia obowiązującego timera oraz godzinę zakończenia, będę przechodził pomiędzy tymi poszczególnymi polami. Będę mógł również określić tryb pracy, który ma realizować moje urządzenie. Jest to tryb ogrzewania, ciepłej wody użytkowej lub na przykład tryb chłodzenia. W ostatniej zakładce możemy określić docelową temperaturę. Co jest bardzo istotne, na samym początku mamy taką N-kę. N-ka informuje nas o tym, że ten timer jest nieaktywny. Musimy zmienić parametr na T, czyli na tak, po to, by był on najzwyczajniej w świecie aktywowany. Mamy możliwość ustawienia maksymalnie 6 timerów dla naszego urządzenia w 24-godzinnym cyklu pracy. Następnie przejdźmy do zakładki harmonogram tygodniowy. Tak jak wspominałem, gdybyśmy chcieli, by urządzenie w poszczególnych dniach tygodnia pracowało troszeczkę inaczej, korzystamy właśnie z tej opcji. Czyli klikając przycisk w dół, wybieramy dni tygodnia, w których urządzenie ma pracować inaczej, niż ustawiliśmy to na timerze. I dla poruszanego przez nas przypadku będzie to sobota oraz niedziela. Zobaczcie, że jak wybraliśmy poszczególne dni tygodnia, one zostały w tym przypadku wytłuszczone. Zatwierdzamy to przyciskiem OK. Naszym oczom ukazuje się dokładnie taki sam obrazek, jaki widzieliśmy przed chwilą. Ustawiamy tutaj parametry dokładnie tak samo. Za każdym razem, niezależnie od tego, czy ustawiamy harmonogram tygodniowy, czy też timer dzienny,
harmonogramy nie mogą się zazębiać. Między poszczególnymi ustawianymi przez nas timerami tudzież harmonogramami musi być minimum 10 minut przerwy. Kolejna z zakładek to weryfikacja ustawionego przez nas harmonogramu, która przedstawia nam w tabelaryczny sposób właśnie ustawione przez nas harmonogramy. A ostatnia z opcji to możliwość anulowania obowiązującego harmonogramu tygodniowego oraz timera. Kolejna z zakładek, czyli menu serwisowe, przede wszystkim daje nam ona możliwość ustawienia daty oraz godziny na sterowniku, wyboru języka, wyłączenia brzęczka lub na przykład blokady ekranu. Kolejna z opcji, zestawienie kodów błędów. Gdy urządzenie będzie wyświetlało kody błędów, będą się one tutaj zbierały, gdzie będziemy mieli możliwość odczytania, jaki kod błędu wystąpił o której godzinie, którego dnia tygodnia. A na samym końcu możliwość wyczyszczenia tej listy. Jedna z ostatnich zakładek to widok parametrów, który każdemu użytkownikowi daje informacje na temat aktualnego stanu pracy urządzenia. Wyświetlane są również aktualne parametry. Pierwszy z nich to aktualna częstotliwość pracy sprężarki, kąt otwarcia zaworu rozprężnego, aktualna temperatura zewnętrzna, temperatura wody wyjściowej po stronie układu hydraulicznego, temperatura tłoczenia po stronie układu chłodniczego, temperatura strony ssącej, temperatura wymiennika, temperatura strony cieczowej, aktualny stan pracy wbudowanej pompy obiegowej, ponieważ seria ERMI również posiada wbudowane pompki obiegowe w układzie hydraulicznym, stan pracy zaworu czterodrożnego, to taki element, który decyduje o zmianie przepływu czynnika chłodniczego, czyli zmiana między trybem grzania oraz trybem chłodzenia. Kolejne parametry, stan pracy wentylatora jednostki zewnętrznej, pozostałych złączy, czyli SV1 oraz SV2, stan pracy wbudowanej grzałki wspomagającej układ hydrauliczny, gdyby występowała grzałka zbiornika ciepłej wody użytkowej, czyli byłaby przez instalatora dodatkowo zamontowana na układzie, również wyświetlałby się jej aktualny status. Prąd pobierany przez urządzenie wyrażony w amperach, napięcie wejściowe do urządzenia, stan informujący nas o przeprowadzaniu procesu odzysku oleju do sprężarki, stan pracy grzałki karteru sprężarki oraz stan pracy grzałki tacy ociekowej jako dwa elementy zestawu zimowego. Dodatkowe informacje to przede wszystkim napięcie wyjściowe po stronie prądu stałego, prąd pobierany przez sprężarkę, temperatury w modułach, które sterują naszym urządzeniem, czyli moduł PFC oraz moduł sterujący sprężarką, czyli moduł inwertera, częstotliwość pracy wentylatora jednostki zewnętrznej, wentylatora pierwszego oraz wentylatora drugiego, jeżeli takowy by występował, temperatury dla trybu eco, aktualna temperatura w zbiorniku ciepłej wody użytkowej oraz temperatura wody wyjściowej z naszego urządzenia. Przedostatnia z zakładek, czyli test fabryczny, wykorzystywany jest na etapie, gdy urządzenie opuszcza linię produkcyjną. Dla użytkownika ta funkcja nie jest dostępna. I ostatnia z zakładek, czyli ustawienia sieci WLAN. To właśnie w tym miejscu użytkownik ma możliwość rozpoczęcia procedury parowania urządzenia z aplikacją na smartfona. Po wejściu w zakładkę przechodzimy do AP tryb i aktywujemy opcję parowania urządzenia z aplikacją. Gdy wrócimy do ekranu głównego, ikonka Wi-Fi znajdująca się w prawym górnym rogu miga, czyli jest to dla nas informacja, że urządzenie jest gotowe do sparowania z aplikacją. To wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że film będzie dla Was pomocny. Jeżeli natomiast macie jakieś pytania, zachęcam Was do zostawienia komentarza pod tym filmem. Do zobaczenia!